A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy Fest Challenge, a mianowicie mamy w końcu coś normalnego do roboty, czyli Porsche. To jest Porsche Carrera SK z takim przebiegiem, czyli przebiegu prawie brak, ale sprzęgiełko już coś uślizguje. Także jeszcze sprawdzimy, czy pali. Okazuje się, że jeszcze pali. Pasy zapiąć. Pasy zapiąć i z tyłu klapa otwarta, bo byliśmy zobaczyć, co tam siedzi. A siedzi 3,8 litra. To jest 2000 chyba 8 albo 9 rok. To będzie oczywiście w opisie. Fajne autko, naprawdę fajne autko. Tu już taka cywilizacja na pokładzie jest. To jest takie autko, które mógłbym jeździć, jakby było 4S. Byłoby fajniej, ale jak jest S, to też jest fajnie. Także teraz podnosimy do góry i zobaczymy, co z dołu słychać. Do wymiany sprzęgiełko, cały zestaw, więc zobaczymy, co słychać od dołu. A więc robimy aktualizację tematu Porsche. Porsche i Porsche jest co? No suchuteńkie jest, bardzo ładne, suchuteńkie. Ale w tych rocznikach już nie ma wycieków. Fajne kapcie. 305 bodajże. Tak, 305, 30, 19. Fajny wafel. Ładny kapeć. No dlatego kapeć klei, sprzęgło się ślizga. I co, podpinałem tu troszkę, jeżeli chodzi o linki. Skrzynia biegu, oczywiście każdy będzie pytał. Audi 80 wielkościowo. Także nie ma tu nic nadzwyczajnego w tej skrzyni. Fajnie, że manual. Dlatego się sprzęgło skończyło. Porozkręcałem troszkę, wsporniczki podrzucam, podkręcam. Nie ma tu jakoś nadzwyczajnie dużo rzeczy. Ciasno jest, więc co, no biorę się, rozkręcam poprzeczkę, oczywiście tą wyrzucę, wykręcę, tu jest już porozkręcane, popuszczone delikatnie, zaraz podłożę coś pod skrzynię, porozkręcam całą resztę, pokażę Wam jedynie co, tutaj delikatna kolizja jest z układem chłodzenia, ale to zaraz odkręcę na gumowych wężach, te rurki plastikowe są odchyle, powyciągam płośki. Jedna, druga, podkręcam, poodchylam, zobaczymy na ile jest możliwości, żeby nie wyciągać całkiem półosi. I zobaczymy, z góry nie ma w ogóle dostępu, więc odkręcamy tylko z tej strony wszystko. Co? No i zaraz zobaczymy, jak to będzie tak naprawdę dalej z tym autkiem. A więc sytuacja wygląda następująco, skrzynia wyleciała, sprzęgiełko widzimy, jest na miejscu. Bardzo fajna robótka, no jak zawsze w Porsche. Jedyne, czego bym sobie nie życzył w życiu, to wyciągać rozrusznika, bo schowany pod kolektorem ssącym. To jest jedyna praca, której bym sobie nie życzył. Ale jak trzeba byłoby wyciągnąć, no to trzeba wyciągnąć. Także skrzynka ściągnięta i co jest piękne w tym aucie, nie trzeba nawet kół ściągać. To jest fajne rozwiązanie. Bo wszystko wychodzi, nie ma żadnej kolizji. Po prostu przemyślana konstrukcja. Skrzynia, tak jak mówiłem, bardzo podobna jak dosłownie Audi 80. Prościutka skrzynia. Dookoła parę śrub, tulejka prowadząca, a mianowicie dwie, tu i tu tulejka, skrzynia się ładnie trzyma, żadnych problemów, także wymienimy teraz kompres sprzęgiełka, założymy, złożymy i powinno być dobrze. A więc sprzęgiełko Made in Zax, Made in by Zax, siedzi. Sprzęgiełko siedzi, dookoła jest tylko popsikane takim smarem wysokoprzyczepnym, bo śniedzieje mi ta powierzchnia tutaj i połączenie między skrzynią a silnikiem, nie podoba mi się to, dlatego jest delikatnie spryskane dookoła. Sprzęgiełko siedzi, mało tego, wysprzęglik poszedł nowy. Teraz to wszystko umyjemy wodą, bo płyn hamulcowy najlepiej się wodą myje. Z tej strony oczywiście łapa siedzi, łożysko siedzi, wszystko jest w porządku. I co? No i teraz trzeba tą całą skrzynkę trzeba wrzucić tutaj. Także teraz montaż. Po montażu pokażę Wam całą resztę z dołu, jak będą osłony pozapinane, wszystko poskręcane. Zobaczcie, jak Porsche wymyśliło szczelne nadwozie. Naprawdę bardzo fajne autko. A więc zrobimy przedostatnią aktualizację tematu Porsche. Carrera SK i to zobaczcie, jak tu jest szczelnie podwozie skonstruowane.
Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tu jedynie osłona, to jest taka stricte karbonowa. No z jakiegoś włókna węglowego, a tu szkoda, że tylko ta osłona odstaje. Ale minimalnie. I tak z pędem powietrza, pęd powietrza przelatuje. Raczej ludzie jeżdżą szybko do przodu jak do tyłu. Także powinno być dobrze. Ale naprawdę bardzo ładnie uszczelnione podwozie. Także szumów z wiatru nie powinno być. Bardzo ładnie jeszcze się przejdziemy troszkę z tyłu do przodu i z przodu do tyłu. Piękny, piękny ryjek. Naprawdę bardzo fajne. Bardzo ładne autko. Szczelnie wszystko zamknięte, wloty powietrza. Tu wloty na hamulce. Tu wloty, żeby skrzynię wychłodzić i do układu wydechowego. Ładnie. I te wloty powietrza pokrywają się z tymi wlotami powietrza. I wpompowywane powietrze jest na tarczy hamulcową. Bardzo fajne. Tu jakieś takie delikatne rzeczy, to były posmarowane śruby tylko. Także to nie są wycieki. Wyprzedzam od razu fakty. Bardzo ładnie. I najważniejsze, że są klapy wydechu. Jeszcze z ciekawostek przyrodniczych pokażę Wam wysprzęglik. Jak zwykły wysprzęglik, nie ma nic nadzwyczajnego. Zasilanie wysprzęglika w płyn. A tu jest powrót. I powrót ma założoną rureczkę. I tekelan cienki plastikowy idzie do przodu do zbiorniczka. I odpowietrzając wysprzęglik, ten płyn wrzucamy z powrotem do zbiorniczka wyrównawczego. Także naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Jednak można zrobić coś mądrego? Można. I nikt się płynem nie oblewa, a jest układ odpowietrzony. Takie rozwiązanie jak do tej pory widziałem tylko w Porsche. A więc Porszaczka mam na jeździe próbnej. Wszystko w porządku. Nic się złego nie dzieje. Prędkość jest. Tło się przesuwa. Sprzęgiełko bardzo ładnie działa. Jest przełamanie. Tak jak ma być. Po prostu wszystko czuć. Delikatne to sprzęgiełko jest. Przedtem ten docisk już był taki wygrzany i bardzo ciężko. Ciężko było wcisnąć sprzęgło do końca. Takie no już było naprawdę zmęczone sprzęgiełko plus nie było tak zwanego przełamania. Mówimy o przełamaniu w tym momencie, kiedy wraca pedał i ten pedał odskakuje fajnie do góry. Po prostu czuć, że to sprzęgło jest nie gumowate, tylko łapie jakby na dwa razy. Wszystko działa poprawnie. Biegi wchodzą bardzo ładnie. Bardzo, bardzo fajny samochodzik. Bardzo fajny samochodzik. Bardzo fajny samochodzik. No jest to jakby marzenie. Jest to jakby kiedyś marzenie. Mogłoby być to wcześniejsze, ale Porsche, ale w tym już jest cywilizacja, a wiadoma kwestia, że trzeba iść trochę z duchem czasu, więc jakbym miał wejść w posiadanie, no to ten egzemplarz jak najbardziej jest na miejscu, dlatego że ogrzewanie jest w miarę szybko, pochłodzony płynem i no i najważniejsze, że nie ma wycieków. Redukcje w dół też idą bardzo ładnie. Najważniejsze, że wszystkie biegi chodzą poprawnie. Szpureczka. Musimy całą sekwencję oczywiście sprawdzić. Czy wszystko jest w porządku? Jest, szósteczka zapięta. Prędkość rośnie. Ładnie mruczy. Fajny tu jest jeden przycisk, który mi się podoba na desce, czyli ten. I ten drugi też jest fajny, bo jeden jest od amortyzatorów, one się utwardzają, a jak i drugi jest od układu wydechowego, więc te dwa przyciski mnie bardzo interesują. Oczywiście jak on jest utwardzony, to czuć od razu jest naprawdę twardo. Także to chyba na tyle, co tu więcej nie ma, co się więcej wywodzić. Naprawa polegała na wymianie sprzęgiełka i musi działać to poprawnie. Działało to przez 70 tysięcy kilometrów, tak jak widzimy na desce, więc będzie działać dalej. To chyba na tyle, aktualizując temat Porsche. I tak jak zawsze, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama, tam też jakieś relacje są. I czekamy na kolejny challenge.